Sprawdzimy, czy autopilot jakiś użyteczny na multiki, nie? No bo to jest taki sposób oszukiwania dla gier wyścigowych, no nie? Bo gra sama za ciebie steruje podczas grania. Więc włączamy wszystkie możliwe pomoce, tak, tego nie musimy włączać. No i zobaczymy, czy to jest w ogóle użyteczne na multiku. Ja myślę, że to jest totalna lipa i że raczej nie będzie użyteczny. Gracz ogranicza się jedynie do tego, że naciska sobie gaz i gra sama się gra. No, teraz zobaczymy. Klikam tylko gaz i nasz samochód... Aha! Żeby jechał tym autodrive'em, to muszę mu wyznaczyć jakiś cel. No to na przykład... Zobaczmy. No i na razie sobie wyrównał jazdę. Ja myślę, że ten autodrive nie będzie dobry na przykład na... Wiecie co? Na jakieś shootery albo offroady. Wciskam cały czas gaz do końca i zobaczcie, bot bardzo mocno hamuje na tych zakrętach. Nie pokonuje ich tak optymalnie, no nie? Dobra, testujemy. Teraz mamy okrążenia, no szutrowy wyjście, ale już będę trochę więcej kontrolował samochód. Mój samochód jest niestuningowany, on jest taki stokowy, nie? W ogóle nie ma żadnego tuningu, ale sesto powinno być całkiem dobre. Mimo, że to rajd jest i tak dalej, nie? Patrzcie, wciskam cały czas gaz teraz, bez skręcania i za chwilę pojawi się komunikat, że jestem nieaktywny podczas jazdy. Najlepsze jest to, że nie mam stuningowanego samochodu, tu wystarczy jechać wolno, ale nie rozwalać się, nie? A większość tych graczy zwykłych, oni się po prostu rozwalają o ściany jedną o drugą. I to tak wygląda. I nie jestem ostatni, to jest najbardziej śmieszne. Nie mam stuningowanego na maksa samochodu i nie jestem ostatni, nie? Najlepsze by było, jakby był pierwszy jeszcze tutaj na tym wyścigu. O, widzicie? Wyskakuje ten komunikat o nieaktywności, więc co jakiś czas trzeba tak szarpnąć gałką, żeby ten komunikat zniknął, nie? To chyba wprowadzili całkiem niedawno. Tutaj gościu ze mną się bije jakimś RS200, próbuje. Ciekawe, jakbym wziął taki bardziej właśnie szutrowy samochód właśnie wyścigów. Nic nie ma stuningowane do S2. Myślę, że klasa S2 to jest trochę za dużo. Doganiam go na autodrive'ie, nie? Jestem siódmy! Na autodrive'ie go zepchałem w ścianę, ty! Wyprzedziłem typa, patrz! Nie mam samochodu dobrze stuningowanego. Gościu chyba nie zaliczył tego. O, rozbił się! O Boże, ej, jestem piąty! Jakby, what? To jest całkiem niezły wynik, jak na multika generalnie, nie? Już trzeba całkiem dobrze jeździć, żeby być piątym na multiku. Patrz, ty pogoni, on chce mnie zepchnąć, bo już go tam wcześniej ten bot zepchnął. Automatycznie, patrz. Pa, będzie spychowisko? Czekaj, muszę skręcić. Okej, wyprzedził mnie, no kurde, ma Forda LS200. Powinien mnie porobić. Patrz. On się o ściany tam rozbija, coś szaleje. Szybko ma furę, dużo szybszą od mojej. Ja jadę powoli. Zobaczymy jeszcze następne wyścigi, jak pójdzie. Jakby... Wiadomo, że na różnych graczy można trafić i największy problem chyba będzie w ogóle z wymijaniem innych przeciwników. Ale ukończyłem sobie, no czas miałem niezbyt dobry, ale zaraz zobaczymy. To był chyba ostatni wyścig w tej serii. Gość zaraz wiedział, że niezłe pokonany, nieźle wkurzony, jak się dowie, jak go pokonałeś. No właściwie to ja powinien być wkurzony, no bo to... Nic specjalnego, wciskać gaz po prostu. Ale widzieliście, jak latał. Okej, teraz mamy wyścigi szosowe i weźmiemy sobie jakiś dobry samochód szosowy w klasie A. Ja tutaj mam... Dobra, kontrolę trakcji mam włączoną. Spróbuję moją Mazdą RX-8. Lekki samochód i testujemy na wyścigu szosowym. Poprzedni wyścig to był taki, wiesz, trochę eksperyment, ale teraz zobaczymy, jak to się sprawdzi. Klikam tylko G i od czasu do czasu muszę sobie albo trochę puścić ten gaz, albo ruszyć gałką, żeby mnie nie wywaliło z gry. To właściwie tyle, nie? Zobaczcie. No to nie jest najlepszy jakiś mój samochód, nie? Ale myślę, że na zakrętach się dopiero zacznie. I będzie na pewno problem z wyprzedzaniem. Tutaj mnie wszyscy zostawili z tyłu, na prostej. I się zaczynają pierwsze zakręty. Zobaczmy, co tu się stanie.
Okej, ten bot pokonał ten zakręt okropnie, słuchajcie. Trzymam tylko gaz. Czy będę chociaż na piątej pozycji? Już kogoś wyprzedziłem, ktoś tam chyba wypadł, no nie? Dzieje się, dzieje się. Zobacz, zobacz. Zaraz z tego Nissana chyba wezmę, bo jeździ strasznie. Okej, tu się zdestabilizował samochód trochę. Ale testujemy, sprawdzamy, czy to w ogóle działa na multiku jakkolwiek, nie? Ktoś tu znowu wypadł, chyba dwóch graczy. A ten bot jedzie tak, wiesz, całkowicie zwyczajnie, nie? Hamuje ostro na zakrętach. Kontrola stabilności, kontrola trakcji, wszystkie możliwe kontrole plus automatyczne skręcanie. Dotarliśmy na 8. pozycję. No tutaj całkiem nieźle pokonuje ten zakręt. Pokonał ten mój bot. Doganiam tutaj ludzi, którzy się ze sobą biją. Zobacz. Ja myślę, że dla bota lepszy byłby samochód, który miałby może więcej mocy, nie? Jakoś bardzo dużo mocy. Ten tutaj poleciał, kurde. Chyba 7 będę. 7 pozycja, no powiem wam, nie najlepiej. Nie jestem zadowolony z tej. Jedzie, jedzie, na razie ostatni. Ten tu lata na wszystkie strony tym autem z przodu. Co on ma za auto w ogóle? To jakiś chyba GTR. Będzie się spychał? Patrz, patrz. Bot na autodrive go trochę pospychał. Ten w ogóle driftuje, wyleciał z trasy. Jestem w ogóle zszokowany, że jestem w peletonie. Patrz, bot przenika przez tych graczy. Jakby, what? Co tu się dzieje? Dobra, jak pokona Teza? Trochę go tu buja, trochę go tu buja. Jestem 6 póki, dobra, 7 póki co. Co będzie dalej? Wyprzedził go. Nawet całkiem nieźle robi te zakręty. No wiadomo, że nie jest idealnie, nie? Ale jakby mogę się patrzeć też do tyłu. O, właśnie teraz możemy podejrzeć, jak się świecą tutaj te rozpalone tarcze hamulcowe podczas hamowania. Ścigamy się, wyścig online. Myślę, że w klasie S2 taki bot będzie miał dużą przewagę, bo w klasie S2 naprawdę bardzo ciężko jest opanować samochody. Tak, nogi na biurko, samochód sam jedzie. Teraz powinienem wskoczyć na bieżnię i zacząć łazić. 4. pozycja. No trochę miałem fart, bo chyba normalnie bym ich nie wyprzedził. Dobra, chyba jeszcze jeden wyścig. Testujemy, potem zrobimy sobie jeszcze jedne mistrzostwa i weźmiemy sobie jakiś taki naprawdę mocny, żeby no, zobaczyć, co się stanie, jak będziemy mieli coś, co bardzo dobrze przyspieszy. Ten automat jest dobry dla graczy z niepełnosprawnych. Tak, to prawda. On jest chyba po to nawet stworzony. I znowu, gaz do końca. Mamy włączoną kontrolę trakcji, kontrolę stabilności, automatyczne skręcanie. Tu sobie wyhamował. A ten poleciał. Z tyłu mnie Nissan goni. Dziwnie to wygląda, ja patrzę się do tyłu, nie? Zobacz, zobacz. Nawet na prostej coś ta moja Mazda, no, ale ten może akurat słaby samochód ma. Trzymam się blisko czołówki, no nie? Kogoś tu wyprzedzam, uwaga, uwaga, przygotujcie się. Jest! Wyprzedziłem, miejsce do góry, 5. mamy. Kibicujemy, kibicujemy botowi za kierownicą Mazdy RX-8. Ktoś tu wyleciał, jest, kolejna pozycja do góry, kurde! O nie, tu mnie dogania.
Będzie wyprzedzanie, zobacz. Nielegalny. Uuu, shit, wyleciał z trasy! Ja nie wiem, czy go ja go zepchałem, czy jak? Czy mój bot w niego skręcił? No jakby kurde, ale peka. Czwarta pozycja. Od czołówki, no już jestem dosyć daleko. Tu mnie goni piąta i szósta pozycja. Ale czwarta to by była całkowicie w porządku, jak dla mnie. Na multiku? Automatyczna jazda? Kurde, kozak. Maszyn wyleciał znowu. Plot twist, oni też są na autodrive'ie? Nie no, autodrive by się nie rozwalił tak, jak oni tutaj się rozwalają. Chyba gra, wiecie jak, honorowo. Że nie spycha ani nic. Próbuję tak wyprzedzić normalnie. Albo bot mój go spycha, nie wiem, kurde, wygrałem. Czwarta pozycja. Nie wierzę. Okej, okay. Czyli co, gaz do końca. Pał napędowy na bluetooth, nie? No. Rzuca go. To się dziwnie zachował na start. Jest w ogóle, zobaczcie jaka jest grafika w grze. Nie ma, jest ciemno. Strasznie nie lubię tej grafiki. To jest jakaś pogoda burzowa. Jest ciemno, nie działają przednie reflektory. Jakby, nie wiem o co tu chodzi. A dobra, to jest maksymalna prędkość do tego auta. Ale jedziemy dalej, jedziemy dalej. Ale ciemno, jak ja mam tu cokolwiek widzieć jako gracz? Widzicie coś? Jakby to była noc, zobaczcie, przednie światła się nie świecą, znaczy nic nie oświetlają z przodu, coś tu się świeci, nie, ale... Jakby... Ja jak widzę takie wyścigi na online, a dosyć często się ścigam na to, to od razu wychodzę, bo... Jak grać? Testujemy sobie dalej bota. Klasa B tym razem, mam bardzo dobry samochód w klasie B, który ma sporo mocy. Ma tak dużo mocy, że ciężko go nawet opanować na zakrętach nieraz. I nie wiem, czy on sobie tutaj, bot z tym samochodem, czy sobie poradzi. Ten zakręt pokonał obiecująco. Jest na czwartej, no chyba nie na czwartej, na piątej pozycji. Nawet tutaj coś przydriftował, ale zaraz wyhamował, nie? Żeby nie było, wiesz, za długo tego. No i jestem na 10 pozycji. Tutaj niezbyt dobrze sobie poradził akurat z tym samochodem. Niezbyt dobrze mu poszło. A? Myślę, że to jest najlepszy scenariusz, jeden z lepszych scenariuszy, kiedy bot tak naprawdę ma największe szanse, żeby jechać bardzo dobrze. Jedziemy. Gaz do końca, nie kontroluję tutaj żadnej trakcji, jakby nie próbuję złapać trakcji normalnie, tylko wszystko stawiam na kontrolę trakcji, kontrolę stabilności i autosterowanie przez bota. I zobaczymy. Na razie z przodu jadą ci, co zrobili samochody na power. I mają napęd na 4 koła na przykład w McLarenie. Tam jest z przodu chyba 570. O, wyleciał! O nie, o nie. I co dalej? Jakby to też trzeba przetestować, tak? Wiesz, jakbyś miał to autosterowanie plus jeszcze byś jakoś tam pomagał. Na przykład jakby ktoś cię zepchał, to byś kontrował, bo ja tym botem cały czas mogę trochę tam sterować, nie? W jakiś umiarkowany sposób, ale mogę. Ktoś tam ciśnie za mną, rozwalił się, ten ostatni gościu jedzie strasznie słabo. Dobra, trzech graczy wyszło. Mój bot sobie niestety nie poradził za dobrze tutaj. No jedziemy do końca, no ten wyścig był słaby. Zobaczcie, Canyon Run. I znowu gaz do końca. Nie będę mu pomagał, no na poprzednim wyścigu mógłbym trochę pomóc mojemu botowi, żeby tam nie wyleciał z trasy, ale umówmy się, że teraz nie pomagam, nie? Żeby sprawdzić w 100%, czy bot się w ogóle opłaca na multi. Gaz do końca, tutaj nie kontroluję poślizgu, uślizgu. Tylko i wyłącznie gaz do końca i poszli. Co to było? Brawa. Okej, tutaj gracze dosyć ładnie pokonali ten zakręt. No i tu się już robi ciekawie. Tutaj ktoś ma straszne lagi. Laguje go lewo, prawo, góra, dół, zobaczcie. Ok,
Okej, kogoś mi się udało wyprzedzić normalnie, bez jakiegoś zderzania ani nic. I wyprzedziła mi z powrotem ta osoba. Idziemy dalej. Okej, tutaj ktoś podgania. Oho, oho, ktoś tutaj wszedł na bogato. McLaren. Opa. Bo co się dzieje? Ludzie się tu rozwalają. Mój bot i mój bot teraz daje ciała. Nie! Kurde, opanował to! Damn! Nice! Już myślałem, że jak leciał tak bokiem, to już elo, do widzenia. Proszę, nawet jakoś wyszedł z tego. Koniec będzie wyścigów, nie wiem czy ich podgonię. Pa. I McLaren będzie się spychał na bank. Na bank będzie się spychał McLaren. To McLaren chyba jest, nie? Ten 720S czy coś takiego. A jeszcze go machnę. Uuu, tu Porszawa coś ciśnie. McLaren się. Porobiliśmy. Piąta pozycja! To jest dobry wynik. Ostatni wyścig był na ostatniej pozycji. A teraz zobaczcie, ile żeśmy graczy pociskając tylko i wyłącznie gun. Tutaj mamy dosyć proste. Same, zobaczcie, sprinty są, jeśli chodzi o te street race, no nie? Zobaczymy, jak tutaj bot sobie poradzi. Znowu mamy pełne obłożenie graczy. Prawie pełne, bo 11 jest. I zobaczymy. Warszawa jest taka, tak zrobiona, że mi się nią przyjemnie jeździ, ale może dla bota można by było stunigować jakoś samochód lepiej jakiś tam, no nie? Patrz, na zakręcie oczywiście wylatują ci, co wkładają 1000 koni do samochodu, a potem dziwią się, że nie da się na zakręcie wykręcić. Tutaj trochę źle hamuje, nie? Ten bot. On hamuje już na samym zakręcie, zamiast przed zakrętem trochę. Trochę za późno hamuje on. Pa. Cały czas gaz. Ferrari na drifcie. Cyk. Po prostu sprawdzam, na ile dobry jest na multiku. Bo tak myślę, że żeby zrobić te wszystkie takie sezonowe wyścigi i tak dalej, to na spokojnie tego autodrive'a można używać. I patrzcie, no, jakby zostawiłem większość z tyłu graczy. Nie wiem, czy oni są dobrzy, czy oni są. Raczej tacy przeciętni są ci gracze, co zostawiłem. Może nawet bym gorzej od niego. Jakby bot może całkiem nieźle sobie radzić. W Forza Horizon 4 nie mieliśmy takiej, by tak ustawić pomocę, żeby samochód sam za nas jeździł. I jestem, kurczę, czwarty. Na trzeciej pozycji jeszcze nie udało mi się skończyć. Czwarta pozycja. Tak się zastanawiam, co by się stało, gdybym... Myślę, że to by była spora przewaga. Zobaczcie, w klasyfikacji generalnej jestem w ogóle trzeci. Wciskam tylko i wyłącznie gar. Dobra, kolejny wyścig, tym razem już trochę lepiej to wygląda. Dużo zakrętów. I zobaczymy teraz, znowu wciskam gaz do końca. Te długie czytywania są przez internety z kartonu ludzi lub dyski HDD. No, to prawda, strasznie długo. Ile ja tu czekałem? Z jakieś 7 minut, aż to się wczyta? No nie? Gdzie wyścig trwa 2. Dobra, nic nie widzę kompletnie, pogoda jest zdupiała. Nie wiem czemu. Dobra, jak sobie bot poradzi z tymi przeciwnikami? Samochód ma bardzo dobry, super przyspiesza, stabilny przede wszystkim ten samochód jest. Wersja Forza. Tutaj ktoś go zepchał delikatnie i nawet wrócił na tor i zaliczył checkpoint, to bardzo dobrze. Ale jakby ktoś zrobił to z premedytacją zaraz przed checkpointem, no to prawdopodobnie przegrałbym wyścig, bo... No, wciskanie gazu by nic tu nie pomogło. Okej, cały czas gaz do końca. Bot robi wszystko za mnie. Zobaczcie, jak wyhamował. Bardzo, bardzo późno tu wyhamował, a mimo wszystko udało się zdobyć jedną pozycję wyżej. Mamy czwarte miejsce już. Same zakręty, które przeważnie pokonuje się, no, driftem, no nie?
co nie jest najszybszy sposób na pokonywanie takich nawrotek. Nie wszystkie. O kurde, tu... I ktoś mnie tak zepchał, że akurat to się przydało nawet, żeby pokonać lepiej ten zakręt. Gaz, 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 gaz. Po bandzie, o, grubo, grubo, grubo po bandzie poleciał. Tego zepchał w ogóle. Patrz, patrz, spycha mnie, spycha mnie. Coś tam próbował, coś tam próbował. Zawa, zawa. Ale ciemno, kurde, co z tą grafiką w tej grze? Tam ci co, gonią, nie? No właśnie, jak są zapalone światła normalnie w tych samochodach i nic nie widać na drodze, żeby te światła coś dawały. Ej, czwarta pozycja? Chyba czwarta pozycja, no nie? Kurde. Myślę, że w klasie S2 na wyścigach szosowych byłoby dużo lepiej. Dużo lepiej by sobie ten bot poradził. Dobra, i znowu gaz do końca. I chyba mamy. Aha, to jest ten Torbacha. Teraz pojechał bot bardzo słabo. Myślę, że można byłoby to pojechać dużo lepiej. Ten wyścig, gdybyśmy jechali. Czyli wydaje mi się, że na szutry bot nie bardzo się nadaje. Ten samochód jest naprawdę bardzo dobry, ten 911 GT3 RS Forza Edition. On praktycznie sam jeździ. Gdybyśmy sami nim sterowali, myślę, że poszłoby nam lepiej. Okej, przetestujemy teraz jeszcze tego Peugeota, takiego hardkorowego. Ten samochód jest bardzo ciekawy. On nie jest nawet punktowo wymaksowany w klasie S1. Mega mocny. On ma jakieś zbugowane opony. Jest bardzo dobry w tej klasie. Myślę, że bot będzie miał problemy, aby go opanować. W ogóle to jest dobry przykład, bo bot teraz widzi... Ja na przykład na tym wyścigu totalnie nie widziałbym, co mam robić, jak mam robić. Bo jest kompletnie ciemno. Nie wiedziałbym, jak mam jechać, gdzie mam jechać. Na czuja mniej więcej tak, jak kiedyś jechałem ten wyścig, który tak mniej więcej się kierował w bramki. A po drodze jakieś kałuże, jakieś rzeczy, które są na ziemi. No, jest totalnie ciemno na tym Xboxie. To chyba nic nie zdziałamy, nie? Czyli możemy ustalić na spokojnie, że offroady, shootery nie są zdecydowanie dla bota. Dobra, testuję moją świeżo zrobioną Hondę pod w klasie A. Zrobiłem ją pod moc, tak żeby bot jak najlepiej by tutaj radził. I zobaczymy, czy dam radę osiągnąć jakąś fajną pozycję. Czy w ogóle dojadę na czwartą? Nie mam pojęcia. Napęd na tył jest w tej Hondzie. Nie ma tutaj jakichś fancy napędów na cztery koła, ani nic takiego. No i gonimy resztę, zobaczymy. To jest sprint. Same chyba sprinty są, jak są te wyścigi uliczne, no nie? I pierwszy zakręt ostry. Dziąbel, bez problemu. Zobacz, kontrolę stabilności, trakcji, ABS-y, inne tam rzeczy, no i automatyczne skręcanie. Sprawia, że no nie muszę dużo robić, mogę sobie obracać kamerkę do tyłu i chyba nie muszę się przejmować, dzieje. Oczywiście jak gracze mnie spychają, no to wtedy jest poważny problem. Mogę skończyć na przykład na ostatniej pozycji, no nie? Ale gracze przeważnie sami gdzieś tam wylatują z trasy, robią jakieś dziwne rzeczy, albo no, tak jak to BMW z przodu tutaj próbuje ziomek sobie chyba driftować, robi sobie napęd na 4 buty i porobione BMW, moją małą Hondą tartakiem. Ale chyba czwartej pozycji tu nie będzie coś, tak czuję. Mamy prawie połowę wyścigu, już takie trudniejsze zakręty chyba porobione i gracze tam ładnie jadą z przodu. Zaczynasz się zmieniać w hondziarza. Nie no, wiecie co, jak patrzę na Hondę S2000, ona mi się w ogóle nie kojarzy z Hondą. Ja bym powiedział, że to ona wygląda trochę bardziej jak jakaś Mazda czy coś takiego. Naprawdę, samochód jest przefantastyczny. To jest taka Honda Miata. Tak samo jak macie na przykład BMW Z3 chyba. To też jest takie BMW Miata, no nie? Szósta pozycja, no powiem wam, tragedia. Szału nie ma na tym. Dobrzy gracze są chyba te. Fajny streamy robi rzucek się od początku. No staram się, żeby były fajne, ale... Chciałbym trafić na wyścig S2, bo tam najtrudniej jest, wiesz, ogarnąć samochód i tam jeden twój najmniejszy błąd wypada z trasy. W sumie ja mam taki dobry samochód w klasie S2 i to nie jest S100 Elemento, tylko to jest Huayra, o tak się nazywa. I ona ma takie spoilery, super skręca. Myślę, że nią by bot sobie poradził zjawiskowo. Okej, okay, no i uda się wyprzedzić tą BMW-kę?
na przykład tą BMW też bardzo lubię. Może niekoniecznie z tym bodykitem akurat. Kościu też jedzie chyba na tej kontroli stabilności, bo mu dziwnie hamuje. Nie używajcie tego, to jest gówno, no. ABS-u sobie tylko używam. Okej, okay, nawet coś tam, trzymam się w miarę blisko czołówki teraz. Tutaj dogania mnie skill. Coś tu próbuję wywalczyć, bardzo ładnie jedzie, nie spychał się ani nic. Bot, mój bot trochę wyleciał z trasy. Zobaczymy, co będzie dalej. Cisnę gaz do końca cały czas. Kontrola trakcji się tam załącza. A tutaj na prostej trochę brakuje powera chyba, no nie? W tym moim autku. Mógłbym je jeszcze bardziej zrobić, żeby cisnęło na prosto. Może bot by to ogarnął. Ja zawsze tak lubię robić te samochody pod zakręty, żeby tak na zakręcie, wiesz, wszystkich powyprzedzać. To jest dla mnie taka ogromna satysfakcja wtedy. A jeszcze więcej mocy powinienem tu chyba. No i dobra, która pozycja? Siódma. Niezbyt. Nie podoba mi się tu.